Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, jestem pracownikiem Centrum Onkologii. Prowadzę Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej, czyli taki zakład, w którym badamy podstawę procesu nowotworzenia, jak również zajmujemy się tworzeniem testów, które pozwalają nam na wykrywanie, może w mniejszym stopniu na wykrywanie, ale na wybór optymalnej metody terapii w przypadku, gdy osobnik czy osobniczka jest już chora. Będę dzisiaj Państwu starał się powiedzieć w miarę prosto, aczkolwiek z góry zastrzegam, że temat nie jest prosty i wobec tego czasami, jeżeli ktokolwiek z Państwa nie będzie rozumiał, to proszę mi przerywać. Ja chętnie staram się uprościć i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Żeby mówić o nowotworze, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, czym tak naprawdę on się różni od komórki prawidłowej, czyli od tego, czy tkanki prawidłowej. Jak Państwo możecie się zorientować, w prawidłowych strukturach istnieje pewne uporządkowanie. Tego uporządkowania jest brak w komórkach nowotworowych. Ale zanim przejdę do prób pokazania Państwu, na czym ten cały problem nowotworzenia czy kancerogenezy się zasadza, to muszę kilka definicji. Ja wiem, że część z Państwa te definicje zna, ale widzę tutaj osoby, które też mogą jeszcze ich nie znać. Więc tak, po pierwsze, to, co jest pewne i to, na co się wszyscy zgadzamy, to jest fakt, że choroba nowotworowa jest wynikiem uszkodzenia naszego materiału genetycznego. To nie podlega żadnej dyskusji, to jest absolutny pewnik. Natomiast co to jest materiał genetyczny? No, to jest to, co jest w każdej komórce naszego ciała, czyli nasze DNA. DNA, jak Państwo widzicie, zbudowane jest tak, jak tutaj widać. To DNA zawiera w sobie informację napisaną przy pomocy bardzo prostego alfabetu. Zawiera w sobie informację o około 26 tysiącach genów, które my w swoim genomie, czyli w całym DNA, mamy. To jest mniej więcej 1,4 metra tego DNA w każdej komórce, a więc on musi być odpowiednio upakowany, ułożony, ściśnięty, no wszystkie inne sposoby, które są potrzebne do tego, żeby go zmieścić w komórce, której średnica jest no, gołym okiem praktycznie niewidoczna. W tym całym 1,4 metra jedynie 2% to jest to, co koduje nam białka. Cała reszta do tej pory była nazywana śmieciowym DNA, chociaż to nie jest prawda, bo jak się dzisiaj okazuje, tak naprawdę to, co nazywamy śmieciowym DNA, to jest również informacja. Informacja o około 10 tysięcy genów kodujących inne makromolekuły, takie jak przede wszystkim RNA, niskocząsteczkowe RNA i długie, niekodujące RNA, które mają charakter regulujący ekspresję różnych genów, czyli innymi słowy odpowiadają za włączenie lub wyłączenie tego, co ma w sobie zapis na temat białka. To, co jest najważniejsze, jak gen wygląda, to możecie Państwo zobaczyć. Właściwie, żeby powiedzieć, żeby Państwa troszkę zaniepokoić, to mogę powiedzieć tak, że mysz ma więcej genów niż człowiek. Ale proszę się tym tak bardzo nie przejmować, dlatego że dzięki takiej budowie, jaką my tutaj widzimy, czyli mamy gen jest zbudowany jakby z czterech elementów. Pierwsza to jest promotor. O, promotor to jest to. O. Można włączyć albo wyłączyć. Druga część na samym końcu to jest tak zwana niekodująca część RNA, która odpowiada za trwałość tej informacji. Można ją szybciej albo wolniej przerobić. Ona ulega degradacji po pewnym czasie, bo jest produkowana tylko po to, żeby wyprodukować jakieś białko,
a potem musi być zlikwidowana. Chociaż natura bardzo nie lubi marnotrawstwa i lubi przechowywać na zapas takie informacyjne RNA. Szczególnie są takie struktury, które pozwalają na przechowywanie, bo RNA jest bardzo labilne i normalnie w komórce natychmiast by się rozwaliło. I środkowa część tego genu, czyli tak zwana ramka odczytu, jest zbudowana z kolei z dwóch elementów. Jeden, który nazywamy eksonem, proszę pamiętać, nie egzonem, tylko eksonem, po polsku jest, po angielsku jest X, a tłumaczy się na KS. I to jest to, co zawiera rzeczywistą informację. I intronem, czyli czymś, co przerywa ten ekson i nie zawiera żadnej informacji na temat białka, ale często zawiera informacje na temat innych makromolekuł. I teraz, proszę Państwa, w oparciu o takie coś, taki gen, możemy zrobić bardzo wiele białek. Średnio z każdego genu robi się około 10 białek, a są takie geny, które pozwalają nam na zrobienie 10 do 12, i to są geny kodujące przeciwciała. To są immunoglobuliny. Tam z jednego genu możemy zrobić bardzo, bardzo wiele różnych białek. To nas chroni dzięki temu. Także proszę się nie martwić, mamy wystarczająco dużo białek, mimo tego, że mamy stosunkowo niewiele genów. No dobrze. To tyle chyba z definicji, nic więcej na temat definicji nie będzie. Teraz przyjrzyjmy się różnicom pomiędzy komórką normalną a komórką nowotworową. Czy znajdujemy jakieś różnice? No bardzo byłoby fajnie, gdybyśmy mogli takie różnice znaleźć, ale okazuje się, że ich praktycznie nie ma. Że to jest to samo. Wszędzie taki sam metabolizm, wszystko jest tak samo, tylko jest pewna drobna różnica. W prawidłowej komórce wszystko jest pięknie uporządkowane. To, co widzieliśmy na tym pięknym przeźroczu, gdzie pokazywałem Państwu, że te struktury komórkowe są ładnie uporządkowane. W każdej komórce też wszystko jest w określonym porządku. Natomiast w komórce metabolicznej, mimo że ona metabolizuje i prowadzi te same procesy, co zawsze, tam nie ma nic nowego. Jednak jest bałagan. I ten bałagan... Korona, tak? Słucham? Korona, która będzie nowotworem komórce. Tak. I ta komórka prowadzi te same procesy, ale prowadzi je z inną intensywnością. I to już wystarcza, żeby taka komórka stała się zarzewiem tego, co nazywamy nowotworem. Innymi słowy, większość procesów metabolicznych, które przebiegają w obu typach komórek, jest dokładnie taka sama. Różnica jest w intensywności przebiegu tych procesów. Innymi słowy, mówimy, że mamy system, nie mamy systemu zero-jedynkowego. Nie ma czegoś takiego, co byłoby w komórce nowotworowej, a nie ma tego w komórce prawidłowej, albo odwrotnie, co jest w komórce nowotworowej, a czego nie byłoby w komórce prawidłowej. No, skoro tak jest, to mamy pewien problem, bo jak Państwo wiecie, żeby coś odróżnić, to trzeba mieć no, jakieś mierzalne efekty, które pozwalają na odróżnienie. No i jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym, czym się różnią takie komórki, to można znaleźć dwie takie najbardziej różnicujące cechy. Pierwszą to jest nieśmiertelność. Otóż większość komórek, proszę Państwa, podlega tak zwanej regule Hayflicka. To jest taka reguła zaobserwowana przez tego amerykańskiego lekarza. On badał linie komórkowe i stwierdził, że linia komórkowa może, czy komórka w takiej linii komórkowej może się podzielić tylko ściśle określoną liczbę razy, a potem przestaje się dzielić. Ale to nie znaczy, że umiera. Nie. Ona w dalszym ciągu jest, tyle tylko, że już nie będzie się mogła podzielić. Otóż my w naszym organizmie mamy większość takich komórek. To znaczy one się mogą podzielić tylko określoną liczbę razy i potem już się nie podzielą. Potem mogą umrzeć. Nie muszą, ale mogą. Najczęściej organizm je eliminuje, bo już są jakby niepotrzebne, nie mogą przydać się organizmowi, natomiast to nie jest konieczność.
Przykładowo, ludzkie fibroblasty, czyli to, z czego jesteśmy w największej części zbudowani, dzielą się 50-70 razy i potem już się nie będą dalej dzielić. Tego nie ma w komórkach nowotworowych. One mogą się dzielić w sposób nieskończony. My mamy linię, proszę Państwa, to są komórki HeLa, te, co tutaj Państwo widzicie. Komórki pobrane od pacjentki, która się nazywała Helen Lux, w 1943 roku chyba, czy pierwszym, już nie pamiętam dokładnie. I ta linia pochodzi z raka szyjki macicy i ona do dzisiaj jest jedną z podstawowych linii komórkowych, którymi się posługują naukowcy. Ona oczywiście się zmieniła w międzyczasie i tak dalej, ale w gruncie rzeczy ona jest z tego samego źródła, czyli jest praktycznie nieśmiertelna. Cechą komórek nowotworowych jest zdolność do dzielenia się w sposób nieograniczony. My nazywamy to, że mamy nieograniczony potencjał podziałowy. Druga zdolność, która cechuje komórki nowotworowe, a która nie jest cechą tak zwanych komórek somatycznych, czyli wszystkich innych, to jest zdolność do przemieszczania się. No, proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w naszym organizmie komórki mogły się dowolnie przemieszczać i na przykład hepatocyt, który jest elementem budowy naszej wątroby, przemieściłby się nam do mózgu i tam zaczął budować drugą wątrobę. No byłaby to tragedia, prawda? W związku z tym te komórki prawidłowe, one nie mają zdolności do dzielenia się. Ale czy na pewno? Czy my jesteśmy pewni, czy nie mają zdolności do dzielenia się? Otóż istnieje cała populacja komórek, które nie spełniają obu tych atrybutów, a które są komórkami prawidłowymi jak najbardziej. To są komórki macierzyste. My co prawda nie wiemy, czy one są nieśmiertelne, takie jak komórki nowotworowe, ale wiemy, że mogą się dzielić więcej razy niż liczba Hayflick. Ale je cechuje pewna rzecz, która jest zupełnie inna niż we wszystkich innych typach komórek somatycznych, a mianowicie one się dzielą w sposób nieproporcjonalny. To znaczy z jednej komórki macierzystej zawsze powstanie druga komórka macierzysta oraz komórka, która wchodzi na tor różnicowania się i będzie taką komórką, jaka miała być docelowo. Więc tutaj jest ta różnica, a tak poza tym to one się niczym nie różni. Jeszcze mamy jedną populację komórek, które są zdolne do migracji, a mianowicie komórki naszego systemu immunologicznego. One się mogą przemieszczać. Gdyby nie mogły się przemieszczać, to my prawdopodobnie bardzo szybko bylibyśmy wyeliminowani. Natomiast one rozpoznają mikroorganizm i dążą potem do tego mikroorganizmu, żeby go zlikwidować, żeby on nie niszczył całego organizmu. Innymi słowy, proszę Państwa, te dwie cechy, które się wydają być najlepiej charakteryzujące różnice pomiędzy komórkami prawidłowymi a nowotworowymi, są zapisane w naszym genomie. Zdolność do przemieszczania się, jak również nieśmiertelność, jest zapisana w naszym genomie. Tylko to są tak zwane strony napisane atramentem sympatycznym, tak? Czyli takim, którego normalny człowiek nie może przeczytać. Musi posiadać technikę odczytu i te typy komórek, które tutaj wymieniłem, one mogą te strony odczytać. Inne nie. No, to mamy prawdziwy problem, bo jeżeli aż tak trudno jest zdefiniować, co to jest komórka nowotworowa, no to co mamy zrobić? No, proszę Państwa, nie mamy rady. Musimy się zadowolić tym, co mamy i zacząć się zastanawiać, a co to jest w takim razie ten nowotwór? Otóż, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wykreować jakiś model. No, najłatwiej jest zawsze taki model, który pozwoli na stosunkowo łatwe zrozumienie tych wszystkich przemian. Więc ja sobie tak na użytek dydaktyczny, że tak powiem, wykreowałem taki czterostopniowy model, który jest zbudowany z czterech etapów, ale proszę jakby nie brać tego pod uwagę, dlatego że to jest proces ciągły. Nie dość tego, że jest ciągły,
to może się równolegle toczyć wiele takich samych procesów i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. No ale na użytek, że tak powiem, tego wykładu będziemy go sobie dzielili i pierwszy taki etap to jest preinicjacja. Czyli innymi słowy, preinicjacja to jest taki proces, który ma doprowadzić do tego, co powiedziałem na początku, czyli do wprowadzenia zmiany w naszym genomie. Tak? Co to jest ta preinicjacja? To jest kontakt z różnymi substancjami, które uszkadzają nasz materiał genetyczny. Od kiedy ona się zaczyna? No praktycznie, jak to dzisiaj by powiedzieli niektórzy, od momencie poczęcia. Tak, prawda? Dlatego, że już w momencie poczęcia, czyli w momencie, kiedy powstaje zygota, ona jest poddana działaniu mikrośrodowiska wewnątrzmacicznego, gdzie również są drobne ustroje i tak dalej, wszystko to, co tam może być. I w związku z tym materiał genetyczny, który został wprowadzony przy pomocy plemnika i jaja, już może być uszkadzany. I to się czasami zdarza, proszę. Czyli to oznacza, że dziecko z momentu poczęcia, znaczy dorodek od momentu poczęcia, ma w sobie komórki nowotworowe? Nie. To tylko znaczy, że jest narażone na czynniki, które mogą spowodować kancerogenezę. Na przykład mamusia pali papierosy. Tak, na przykład mamusia pali papierosy, prawda? I dziecko jest oczywiście poddane stałemu działaniu karcynogenu, który się nazywa benzopyren i który jest jednym z najsilniejszych kancerogenów. I to jest oczywiście szkodliwe dla dziecka, nie tylko dla mamusi, bo mamusia też jest narażona, ale dziecko również. No więc ten kontakt biologiczny, ten kontakt z tymi chemicznymi karcynogenami, jak Państwo widzicie. Ale to nie jedyne, bo rozumiem, że na przykład benzen i inne substancje chemiczne, które są... Też, jak mamusia w ciąży podjedzie na stację benzynową i nawdycha się benzenu, to też może to dziecku zaszkodzić. No, ale no, życie też szkodzi, proszę pana, więc tutaj nic nie... Tak samo może pan zachorować. Bo te są mocniejsze czynniki niż palenie i picie. No, palenie papierosów jest jednym z najsilniejszych. A picie, proszę państwa, to nie jest takie jednoznaczne. Nawet uważa się, że jeżeli człowiek wypija jednego drinka dziennie, ale podkreślam drinka, czyli nisko alkoholowy trunek, to to jest nawet zdrowe, dlatego że to wypłukuje pewne kancerogeny z organizmu. Natomiast zawsze wysokoprocentowy alkohol jest szkodliwy. Dlatego ja zawsze studentom, z którymi mam czasami do czynienia, mówię, jeżeli jesteście na imprezie, to proszę przynajmniej jak palicie, nie pić wódki. Bo to jest, to zwiększa czasami częstość zachorowania ponad 200 razy. To jest naprawdę bardzo dużo. No dobrze, więc jakie czynniki mogą indukować? Powiedzieliśmy czynniki środowiskowe, jak Państwo widzicie, alkohol, papierosy, powietrze, którym oddychamy, jedzonko, które codziennie zjadamy, prawda, czy wodę, którą pijemy. No i wszystko to jest zanieczyszczone. Czy wobec tego można powiedzieć, że czynniki środowiskowe to jest największe zagrożenie i induktor procesu nowotworowego? Gdybym ja ten wykład prowadził z Państwem w latach 60., to bym powiedział tak, ale dzisiaj wiemy, że nie. Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, które z tego trzeba wybrać. Papierosy, bo tutaj mamy stuprocentowy dowód już pochodzący od lat 60., na to, że papierosy są jednym z największych trucicieli ludzi i zanieczyszczenie środowiska typu powietrze. To są te dwie takie rzeczy, ale tak naprawdę jak ludzie uważają, że jedzenie czy czerwone mięso i tak dalej, proszę Państwa, my jesteśmy wszystkożercami. To nie jest tak, że nie należy jeść, należy być wegetarianinem czy nie. Można być. To w niczym nie szkodzi. No, czasami szkodzi, prawda? Ale lepiej zachować taką zdrową dietę, to znaczy jeść wszystko w określonych ilościach. Nie. Ja zawsze jeszcze mówię przy okazji tego typu rzeczy, bo trochę mam rozszerzony ten wykład, że proszę uważać szczególnie na dwie rzeczy. Na palenie papierosów, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to są orzeszki. W
Wszyscy lubią orzeszki, prawda, bo to jest bardzo dobra rzecz. Ale na orzeszkach pasożytuje grzyb, który produkuje jeden z najsilniejszych kancerogenów, toksynę, która się nazywa aflatoksyna. I jeżeli Państwo kupujecie orzeszki w sklepie, w puszce i one są pod próżnią, to jest wszystko ok. Ale jeżeli idziecie na bazar czy gdzieś tam i kupujecie orzeszki, które leżą sobie na słońcu i jeszcze na dokładkę w torebce, która jest pełna powietrza, to proszę naprawdę tego nie kupować. Bo to jest trucizna, która może Wam zmarnować życie. One nie laskowe, nie, one pasożytują na tych takich orzeszkach ziemnych. Peanuts inaczej. A tak, ja nie wiem, czy tylko na ziemnych, ale w każdym razie na ziemnych na pewno. Ale w ogóle nie należy kupować takich rzeczy, które nie są odpowiednio spreparowane. No dobrze, czyli wiemy już, że czynniki środowiskowe... Laskowe czy takie włoskie to... Proszę Panią, ja naprawdę nie potrafię Pani odpowiedzieć. Z tego, co ja wiem, to wiem, że na fistaszkach one, ale nie wiem, czy i na... No, wolę się nie... Dobrze. Zaraz. Dobrze. I tak jak powiedziałem, gdybym ja to powiedział w latach 60., to bym powiedział, że środowisko jest najgorsze. Nie, proszę Państwa, to nie środowisko jest najgorsze. Najgorsze jest to, co mamy w genach. I to jest tak naprawdę klucz tego, co jest istotne. Dlatego, że jak Państwo, pewnie Państwo słyszeliście o projekcie sekwencjonowania ludzkiego genomu. Ja pomijam już fakt, że to nie jest jeden człowiek, którego genom został sekwencjonowany, ale 10 ludzi, to nie ma specjalnego znaczenia. Ważne jest to, że nie ma dwóch ludzi na tej sali, którzy mieliby identyczny genom, chociaż pomiędzy, no na Ziemi to bym już troszkę się może zastanawiał, bo jedno jajowi, no dobra, no w każdym razie. Przepraszam. Tak, więc różnimy się między sobą mniej więcej o milion par zasad. Milion to wydaje się nic w porównaniu z tym, że nasz genom ma miliard, 3 miliardy par zasad. To 1 milion to tak strasznie różnicuje. Ja proszę popatrzeć, nawet na siebie, czy jest gdzieś wśród Państwa osoba, która jest identyczna z drugą, albo bardzo przynajmniej podobna, nie ma. Czyli są obszary w naszym DNA, które są bardzo zróżnicowane. Nawet 20% różnic pomiędzy osobniczych jest w tych obszarach. I są takie, które są prawie identyczne. Więc to, że na przykład na terenie zielonej Polski częstość zachorowań jest prawie taka sama, jak na przykład na Śląsku, wskazuje na to, że to nie środowisko jest tutaj głównym elementem, głównym rozgrywającym, tylko to, co mamy w genach. To, co nazywamy naszym osobniczym tłem genetycznym. To jest najważniejsza rzecz. Oczywiście, że nasze osobnicze tło genetyczne będzie reagowało na środowisko i wobec tego to środowisko w jakiś sposób oddziałuje, ale tak naprawdę to nie ono jest tutaj induktorem, tylko induktorem jest sposób reagowania na te zanieczyszczenia środowiskowe przy pomocy tego, co mamy w genach. A mamy tego naprawdę sporo, jak się Państwo przekonacie za chwileczkę. Otóż te predyspozycje my z grubsza rzecz biorąc możemy podzielić na dwie takie podstawowe kategorie. Pierwsze to są tak zwane silne predyspozycje i one są związane z bardzo niewielkim procentem chorób nowotworowych. To jest mniej więcej 5, 7, czasami 10% w zależności od typu nowotworu. A jeszcze muszę powiedzieć, że proszę Państwa, nowotwór, wszyscy tak uważają, rak, nowotwór to jest jedna choroba. Nie. To jest ponad 200 różnych jednostek chorobowych. I jeszcze jedna definicja, która mi umknęła przed tym, nim powinienem zacząć mówić o nowotworach, to jest jaka jest różnica między rakiem i nowotworem. Wszyscy uważamy, że to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Rak jest, proszę Państwa, nowotworem wywodzącym się z komórek nabłonkowych.
tych wszystkich nabłonków, które wyściełają nasze drogi wewnątrz organizmu, tak? Czy to kanaliki mlekowe, czy przewód pokarmowy, czy jamę ustną, czy naczynia krwionośne. Wszędzie tam wewnątrz są nabłonki takie, które wyściełają te rusztowanie, że tak powiem, i to są właśnie komórki nabłonkowe. Te komórki najczęściej przechodzą proces karcynogenezy. Komórki nienabłonkowe, czyli na przykład komórki nerwowe, komórki krwiotwórcze, fibroblasty, o których mówiłem, to są komórki, które nie przekształcają się w rak raka, tylko przekształcają się w nowotwór. Czyli nie można powiedzieć, mam raka krwi, bo to jest nieprawda. Mam nowotwór krwi, mam nowotwór mózgu, ale mam raka piersi, mam raka płuc, bo to są zmiany w komórkach nabłonkowych. Czyli proszę pamiętać, rak to jest zawsze wywodzący się z komórki nabłonkowej. Nowotwór jest pojęciem szerszym i obejmuje wszystkie typy komórek. Dobrze, więc wracając. Mamy predyspozycje silne, one są związane z niewielkim procentem tych nowotworów i one mniej więcej, to jest 5, 7, no 10% w zależności od typu nowotworu. I te silne predyspozycje są związane, proszę Państwa, z dwoma kategoriami uszkodzeń w genach. Ja proszę na razie się nie przerażać tym, co tu jest napisane. Ja to wszystko potem wyjaśnię, tak że będzie dobrze zrozumiałe. Uszkodzenie w tak zwanych genach supresorowych oraz uszkodzenie w genach naprawy DNA. Dlaczego to jest takie istotne? Proszę Państwa, my mamy materiał genetyczny, który jest zbudowany, jak Państwu powiedziałem, 3 razy 10 do 9 nukleotydów. I oczywiście w czasie podziału komórki, kiedy ten materiał genetyczny jest podwajany, mówimy o replikacji materiału genetycznego, enzymy, które prowadzą tą replikację, popełniają błędy. To jest normalne, nie ma nieomylnych ani istot, ani substancji. One popełniają błędy i ten błąd zdarza się raz na 100 tysięcy par zasad. Ale ponieważ jest tych zasad 3 razy 10 do 9, to nie mniej, nie więcej, tylko oznacza 30 tysięcy błędów w czasie podziału komórki. Nie dość tego, jak Państwo tutaj teraz siedzicie, to mniej więcej co sekundę w Waszym organizmie zdarza się mutacja. Co sekundę. Czyli będziemy tutaj, powiedzmy sobie, godzinę, jeżeli ja nie rozgadam się za bardzo. I w tym czasie 3600 dodatkowych mutacji się Państwu zdarzy. Prawda? No, trzeba to jakoś naprawić. Nasz organizm, czy natura, wyposażyła nas oczywiście w środki, które pozwalają nam się obronić. I my mamy 7 podstawowych systemów naprawy naszego DNA, czyli uszkodzeń. Bo te uszkodzenia są, tylko trzeba je naprawić, żeby wszystko było w porządku. No jak Państwo widzicie, w większości z Was wszystko jest w porządku i te systemy działają. Nie dość tego, że mamy 7 tych podstawowych sposobów, to mamy około 15 tak zwanych ratunkowych sposobów, byleby tylko nasze DNA było funkcjonalne. I to dobrze funkcjonuje. Dlatego, że w ciągu 7 milionów lat, które dzielą nas od rozdzielenia się gatunku homo, od gatunku pan, czyli szympansów, zdarzyło się w sumie niewiele zmian i to doprowadziło do różnic w naszych genomach rzędu 0,5%. Czyli no naprawdę 7 milionów lat. Różnica 0,5%, proszę sobie policzyć, 0,5% od 3 razy 10 do 9 to jest 1,5 razy 10 do 7 chyba, jeśli mnie szybko... Czyli to jest 15 milionów zasad, różnic. Czyli praktycznie niewiele. No dobrze. No i teraz mamy te predyspozycje słabe. I tak, słucham. Czy są jakieś zwierzęta, które są w stanie zwalczać komórki nowotworowe? Nie ma.
Niektórzy mówią o rekinach. Nie. To między bajki. To znaczy one chorują rzadziej. Dlaczego to tak naprawdę nie wiadomo, ale chorują. To nie. Są jakieś badania? Badają ludzie rekiny na przykład? Tak, dlaczego by nie? Okej, okay. Ale to jest też tak, że te rekiny też umierają na nowotwór? Kto? Te rekiny umierają na nowotwór, czy jak to? Wie pani co, ja nigdy się nie zajmowałem badaniem rekinów, więc nie potrafię pani powiedzieć, czy one umierają, ale skoro mają nowotwór, to być może umierają. Ludzie, którzy mają nowotwór, też nie zawsze umierają. Wręcz przeciwnie, my byśmy chcieli, żeby jak najmniej tych, którzy zachorowali, nie umierało. Tak? I dzisiaj mamy sporo osiągnięcia, bo na przykład w przypadku raku piersi potrafimy wyleczyć przynajmniej w centrum onkologii 78% kobiet. To jest bardzo dużo. Ale z raka da się wyleczyć na zawsze? Tak stuprocentowo? Teoretycznie uważa się, że człowiek jest wolno od nowotworu, jeżeli nie zachoruje w ciągu 5 lat. W przypadku raka piersi obecnie przedłuża się ten okres do 10 lat. Ale nie można powiedzieć, że jak się miało już jednego raka, to nie będzie za chwileczkę drugi. To się niestety zdarza i to wcale nie rzadko. No więc przechodzę do tych predyspozycji słabych. Otóż te predyspozycje słabe są przede wszystkim związane z czymś, ze zjawiskiem, które nazywamy polimorfizmem genowym. Co to są geny polimorficzne? Otóż, to jest to, co już mówiłem. Nie ma dwóch takich samych ludzi o takim samym genomie, ale ten sam gen może występować w różnych postaciach polimorficznych. No najprostszą rzeczą, jaką Państwu mogę dać jako przykład, to są grupy krwi. Prawda? One wyewoluowały z jednego podstawowego, który określamy mianem zero. Tak? Jakaś zmiana, to nazywamy to A, inna zmiana nazywamy B. Jeżeli obie zmiany, to nazywamy A, B i tak dalej, i tak dalej. Pies ma 18 aż grup krwi, więc u psa to nawet nie robi się krzyżówek, żeby sprawdzić, czy tam nie zachodzi jakaś aglutynacja, bo szansa jest bardzo niewielka. I od razu się przetacza krew bez badania. No więc czym się wobec tego te dwa geny różnią? No jeżeli one się różnią jakąś tam zasadą czy coś, być może to się mieści w granicach tego, co nazywamy kodem genetycznym. Tak przy okazji to chciałem powiedzieć, że wszystkie organizmy, które są na Ziemi, mają ten sam kod genetyczny, więc jak Państwo gdzieś usłyszycie, że zmieniono kod genetyczny, to proszę po prostu nie słuchać tego dalej, bo znaczy, że człowiek nie ma zielonego pojęcia, o czym mówię. Ja próbowałem wiele razy naszym środkom przekazu uzmysłowić ten fakt. No właśnie. I to się nie udaje. Nie, oni zawsze zmieniają kod genetyczny. No to po prostu oznacza, że to białko będzie się różniło jakimś aminokwasem być może, bo Państwo wiecie, że te trójki, które kodują aminokwasy, to one mają pewną względność. Czasami dwie, czasami trzy kodują ten sam aminokwas. Nie zawsze się musi coś zmienić. Może się zmienić, może się nie zmienić. W każdym razie jedyne, co się robi, to jeżeli on w dalszym ciągu jest funkcjonalny, to tylko się różni wydajnością. Niczym więcej. Czyli dodatkowo trzeba powiedzieć, że polimorfizm to jest to zjawisko, które steruje naszą ewolucją, bo dzięki temu, że te zmiany się pojawiają, to my dzisiaj troszkę różnimy się od Homo erectus na przykład, prawda? To jest mniej więcej to, co się zdarza. No to w takim razie, skoro już żeśmy doszli do... i te polimorficzne postacie, dlaczego one są słabe? Dlatego, że ich efekt jest mizerny. Czasami to jest 0,5%, czasami 1%, czasami 2%, malutko. Ale proszę Państwa, takich zmian polimorficznych każdy człowiek ma przynajmniej 1 000 000, jeśli nie więcej. I w związku z tym, jak się to razem doda do siebie, to nagle się okazuje, że efekt tych drobnych zmian polimorficznych może być większy niż ten efekt wynikający z tych silnych predyspozycji. No nie zawsze, ale tak może się zdarzyć. Nie we wszystkich przypadkach. To jest między innymi powód, dla którego te zmiany polimorficzne
To jest między innymi powód, dla którego niektórzy ludzie mogą sobie spokojnie palić papierosy do późnej starości i nic im się nie stanie, a inni będą tylko chodzili w pokoju, w którym ktoś palił i zachorują. Dlatego, że wrażliwość na pewne substancje bardzo wiele, w bardzo wielkim stopniu zależna jest od tego, jak oni reagują na te chemiczne substancje, no powiedzmy genotoksyczne, nie chcę od razu mówić mutagenne, ale genotoksyczne, czyli trujące nasz materiał genetyczny. I my mamy, proszę Państwa, dwa systemy, jak zwykle natura nas wyposażyła, żeby się bronić. I mamy dwa systemy, które pozwalają nam się bronić przeciwko tym karcynogenom. Karcynogeny to są najczęściej duże związki organiczne, trudno rozpuszczalne w wodzie. Wobec tego one zawsze dążą tam, gdzie, bo skoro są trudno rozpuszczalne w wodzie, to znaczy, że są hydrofobowe, czyli takie, które nie lubią wody. I będą dążyć do środowiska, w którym nie ma wody. A gdzie nie ma wody? No nie ma wewnątrz tej spirali DNA, prawda? Bo tam nie ma. Tam jest środowisko właśnie hydrofobowe. Na zewnątrz, tam są grupy fosforanowe, grupy OH, to tam jest środowisko wodne. Tak? A tu w środku nie. Więc one będą wchodziły do środka, jak wchodzą do środka, to tworzą tak zwane addukty, przyczepiają się i materiał genetyczny jest uszkodzony. I teraz albo zostanie naprawiony, albo nie. My mamy dwa systemy, które pozwalają nam reagować wcześniej, na tym wczesnym etapie i usunąć te substancje, zanim one wejdą tam do tego środowiska, tej helisy. Pierwszy to jest system oporności wielolekowej. On się tak nazywa dlatego, że został zlokalizowany, zbadany wtedy, kiedy patrzono, dlaczego niektórzy ludzie lepiej reagują na pewne leki w chorobie nowotworowej, a inni gorzej. Się okazało, że jest cały system zbudowany z wielu, wielu, wielu genów, które produkują wiele białek. Takim najbardziej znanym to jest tak zwana glikoproteina P, które chwytają takie duże organiczne cząsteczki i wynoszą je na zewnątrz. To jest bardzo nieekonomiczny system, dlatego że żeby wynieść taką cząsteczkę, to nie jest tak prosto, a mianowicie to jest robione w ten sposób, że taka cząsteczka chwyta ten związek chemiczny, a następnie przekazuje go następny. Ale żeby mogła przekazać, to musi zużyć jedną cząsteczkę ATP. ATP to jest energia w naszym organizmie i wobec tego, żeby wyrzucić taką pojedynczą cząsteczkę genotoksyczną, to trzeba czasami wiele, wiele cząsteczek ATP zużyć. Czyli proces jest nieekonomiczny. Gdybyśmy tylko taki mieli, on zresztą przez naturę został wcale nie po to zrobiony, tylko po to, żeby usuwać obce DNA we wczesnym okresie kształtowania się struktur komórkowych. No to natura musiała wymyślić coś lepszego. Wymyśliła drugi system, który się nazywa system detoksykacyjny. No, tak po prostu się nazywa i on jest znacznie lepszy. On się zasadza na dwóch typach reakcji. Pierwsze to jest reakcja aktywacji i druga to jest reakcja zobojętniania tej aktywacji. Ale w międzyczasie od tego pierwszego etapu do tego drugiego etapu następuje takie przekształcenie tej cząsteczki, że ona jest hydrofilowa, czyli rozpuszcza się w wodzie i wobec tego może się spokojnie przez różne dziury, które są w błonie komórkowej, wymigrować i papa. No dobrze. Czyli gdy wszystko działa prawidłowo, to mamy ten szlak, aktywacja metaboliczna. To jest robione przez enzymy, To jest robione przez enzymy, które działają na zasadzie utleniania. Jak Państwo wiecie, żeby coś rozbić na mniejsze cząsteczki, bo jest takie prawo chemiczne, które mówi, że mniejsze się zawsze lepiej rozpuszcza niż duże. I drugie prawo chemiczne, które mówi, że podobne lepiej się rozpuszcza w podobnym. Takie dwa podstawowe, jeszcze chyba z XVII wieku, prawa chemiczne, które tutaj właśnie są w perfekcyjny sposób wykorzystane. Najpierw rozbijamy tą cząsteczkę. No jak ją najlepiej rozbić? Przy pomocy reakcji utleniania i redukcji, prawda?
bo wtedy wiązanie podwójne łatwo jest rozszczepić, ono się staje aktywne wtedy bardzo. I jak się stanie aktywne, to wtedy enzymy drugiej fazy, które nazywamy transferazami, one nakładają na te aktywne fragmenty, nakładają jakąś substancję polarną. Dlaczego? Bo woda jest polarna. Skoro będziemy mieli związek polarny, no to podobne rozpuszcza się w podobnym i wobec tego łatwo to wyrzucić z organizmu. Jak to wszystko działa? Tak jak Państwo tutaj widzicie, ten zygzak, wydalone, komórka jest oczyszczona, nie ma żadnego problemu, nic się nie stanie. No niestety czasami się zdarza, że powstanie ten adduk, to znaczy, że ten system nie zadziała wystarczająco szybko. No i jak jest taki adduk, to teraz musi przyjść system naprawy DNA, bo inaczej matryca jest uszkodzona i nic z tego nie będzie. No i ten adduk może być rozpoznane uszkodzenie i może być naprawiany i wszystko wraca do normy. Tak się, proszę Państwa, zdarza w 99,5 po przecinku razy. Ale czasami, bardzo rzadko, ale czasami, ten adukt przekształca się w mutację. Innymi słowy, zanim on zostanie usunięty, nastąpi replikacja DNA. Jeżeli polimeraza się pomyli albo użyta zostanie ta ratunkowa polimeraza, to może nastąpić zamiana nukleotydów w tym naszym DNA, powstanie mutacji. Jak powstanie mutacja, to oczywiście mutacja jest natychmiast rozpoznawana przez system naprawy DNA i on powinien zadziałać. I jak to wszystko zadziała, to znowuż jest komórka prawidłowa i tak się dzieje w 99,7 po przecinku. Czasami jednak taka komórka zmieniona na skutek tej mutacji zaczyna nam wariować. W takiej komórce pojawia się zarzewie procesu nowotworowego. Jedna zmiana o niczym nie przesądza. Ale jak tych zmian się nagromadzi, to jest to bardzo, ale to bardzo niedobrze. Tu chcę Państwu pokazać, że mamy w swoim organizmie około 3000 genów, które są związane tylko i wyłącznie z procesem detoksykacyjnym. Około 1000 do 2000 genów, które w ten czy w inny sposób związane są z procesem replikacji i reparacji. Jeżeli to wszystko pozbieramy do kupy, to się okaże, że 1/4 naszego materiału genetycznego jest tylko po to, żeby dbać o prawidłową strukturę naszego materiału genetycznego. 1/4 naszego genomu jest tylko po to, żeby nas chronić przed procesem nowotworowym. Niekoniecznie przed procesem nowotworowym, ale przed chorobą. A tutaj macie Państwo tylko przykład. To są te enzymy tej pierwszej fazy. Proszę zobaczyć, ile ich jest i jak one są różne. I teraz u każdego może być coś innego, prawda? I stąd wynika to osobnicze tło genetyczne właśnie z tego powodu. Proszę Państwa, to, co jest najważniejsze i co ja bym chciał, żeby wszyscy Państwo z tego wykładu wynieśli. Rak nie jest chorobą dziedziczną. Dziedziczy się tylko predyspozycję do zachorowania. Ona, ta predyspozycja do zachorowania jest związana z osobniczym tłem genetycznym oraz z tym, co nazywamy tymi polimorfizmami i z tym, co nazywamy tymi silnymi predyspozycjami genetycznymi. Skoro tak jest, to proszę Państwa, zaczyna się drugi etap tego całego procesu i tutaj już nie ma przebacz. Tutaj już rzeczywiście rozpoczyna się proces kancerogenezy, czyli tak zwanej transformacji nowotworowej. Do czego to prowadzi? Do akumulacji, i tutaj macie Państwo termin mutacja. Dla tych z Państwa, którzy notują, to proszę sobie to zamienić. Nie ma mutacji, tylko zmiana. Bo każda zmiana w naszym materiale genetycznym, czy to jest mutacja, czy jakikolwiek inny, jakakolwiek inna zmiana, na przykład epigenetyczna, która nie zmienia sekwencji, a zmienia za to możliwość odczytu, to prowadzi do tego, żeby doprowadzić do transformacji nowotworowej. I teraz jest pytanie, ile tych zmian jest potrzebne, żeby komórka prawidłowa nabyła fenotyp komórki nowotworowej, czyli
niczym się nie różniła, ale miała bałagan w sobie. Prawda? I ten okres, proszę Państwa, trwa od kilku do kilkudziesięciu lat. W przypadku raka płuca to jest mniej więcej 30 lat. Dlatego ludzie na raka płuca chorują stosunkowo w podeszłym wieku. W przypadku raka piersi gdzieś około 15 lat. W przypadku innych nowotworów raz dłużej, raz krócej. Białaczki znacznie szybciej, czasami nawet 6 miesięcy. Więc jak Państwo widzicie, tu jest duża różnorodność. Pytanie jest, sekundkę, pytanie jest takie, ile? No tyle, ile jest potrzeba. To tak trudno powiedzieć, ile. Ale szacujemy, że tych zmian musi być przynajmniej około 10. Może czasami więcej, może czasami mniej, ale średnio się tak szacuje, że około 10. Słucham. Mówił Pan, że rak nie jest dziedziczny, że tylko predyspozycje dziedziczone. I teraz tak. Moja koleżanka miała rodzinne przypadki raka szyjki macicy, więc regularnie badana pod tym kątem. I moje pytanie brzmi, skoro on ma odziedziczone predyspozycje akurat do tego rodzaju raka, to jeśli w mojej rodzinie na przykład był rak płuc, czy nie wiem, rak czegoś innego, tak? To znaczy, że ja też powinnam się pod tym kątem badać, bo mogę takie predyspozycje odziedziczyć, czy również mogę odziedziczyć predyspozycje do innego rodzaju raka? Proszę Panią, może Pani dziedziczyć predyspozycje do każdego nowotworu. Z rakiem szyjki macicy jest pewna szczególna rzecz, a mianowicie on jest wywoływany przez obecność wirusów, albo inaczej bym powiedział, on jest związany z obecnością wirusów, tak zwanych onkogennych wirusów HPV, to jest HPV-16-18, dwa takie wirusy, a tam jeszcze jest kilka innych też kancerogennych, ale to już w mniejszym zakresie. Mniej więcej 90% to są te dwa wirusy. Ale to nie wystarczy, żeby być zakażonym, dlatego że no, obiektywnie rzecz biorąc, każda osoba, która współżyje, ma spore szanse na to, że prędzej czy później takim wirusem się zakazi. I on nie jest wystarczający. Około 13% kobiet, które są zakażone wirusem HPV 16-18, zachoruje na raka szyjki macicy. I my do dzisiaj nie wiemy, co jest dodatkowym czynnikiem. Wiemy prawdopodobnie, że jest związane z układem odpornościowym. Ale na 100% nikt dzisiaj Pani nie powie, jak to jest związane. Bo po prostu nie udało się tego jak do tej pory zrobić. Więc to, że ktoś jest chory w młodym wieku, bo to jeszcze by trzeba było powiedzieć, że tak, ze względu na ten długi okres taki wylęgania się choroby, to jeżeli choroba jest rzeczywiście genetycznie uwarunkowana, czyli jest związana z już dziedziczoną mutacją czy zmianą po rodzicach, gdzie oni ją przekazali, tą zmianę, czyli jest ten szereg prowadzący do transformacji krótszy, przynajmniej o to jedno wydarzenie, to ten wiek, w którym ta choroba się pojawia, jest znacznie niższy niż normalnie. Normalnie nowotwór jest chorobą ludzi w wieku podeszłym, tak? Powiedzmy dojrzałym, tak ładniej brzmi, prawda? Czyli jeżeli Pani się spojrzy na krzywą zachorowań w zależności od wieku, to ona wygląda mniej więcej tak. Oczywiście potem jest pik i w dół. I to się zaczyna gdzieś od 40 lat. I ten szczyt wypada gdzieś około 70 roku życia. Potem to spada z powrotem. Także to, że w jakiejś rodzinie występuje nowotwór, to jeszcze nie jest żaden dowód, że to jest dziedziczne. Bo jeżeli on występuje w wieku 60 lat, to tu nie ma mowy o żadnych predyspozycjach silnych, ani nic takiego, to po prostu jest związane, są tak zwane nowotwory rodzinne ze sposobem życia, ze sposobem odżywiania się, z nawykami, które są w danej rodzinie kultywowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to nie ma takich prostych zależności. Czy to wystarczy? Dobrze. Więc rozpoczyna się ten etap inicjacji i teraz, proszę Państwa, będziemy gromadzili te zmiany. Wszystkie te zmiany będziemy gromadzili. I my mamy około, tak jak powiedziałem, 26 tysięcy genów. Z
tego oczywiście nie ma najmniejszego powodu, żeby wszystkie były aktywne. No bo na co hepatocytom na przykład zdolność do chronienia się przed promieniowaniem ultrafioletowym, które mają nasze komórki skóry, tak? Gdzie wytwarzają taki ładny brązowy barwnik, który wszyscy lubimy, jak wychodzimy na słoneczko. Przy okazji, proszę Państwa, proszę uważać naprawdę, dlatego że słońce jest jednym z najsilniejszych czynników kancerogennych. Nie będę już wchodził w szczegóły, ale powiem Państwu, że napromieniowanie skóry przy pomocy światła ultrafioletowego, które wyzwala ten piękny brązowy barwnik i nadaje taki ładny kolor skórze, no niestety to promieniowanie ultrafioletowe jest bardzo, bardzo szkodliwe, a już szczególnie proszę, w żadnym wypadku nie chodzi do żadnych solariów ani do niczego takiego, bo to jest naprawdę śmierć. I można się bardzo łatwo nabawić czerniaka, notabene nie nowotworu, tylko nie raka, tylko nowotworu, albo raka skóry. No dobrze, ale wracając do tego, więc no tak naprawdę mamy w każdej komórce trochę genów aktywnych, a cała reszta jest nieaktywna. I ile uczestniczy w procesie transformacji? No znowuż, gdybym ja ten wykład miał jeszcze nawet kilka lat temu, może dwa, może trzy, to bym napisał 5000, tak średnio. A dzisiaj powiem 130. Dlaczego 130? Nie dlatego tysięcy, tylko sztuk. Sztuk. Dlatego, że proszę Państwa, okazało się, że mamy tak zwane uszkodzenia typu driver, czyli kierujące, i uszkodzenia typu passenger, czyli takie towarzyszące. I tak naprawdę to transformację nowotworową może spowodować tylko zmiany w tych genach typu driver. A cała ta reszta to są zmiany, które będą zmieniały fenotyp komórki nowotworowej, ale nie wyindukują tego procesu. I to zostało odkryte po raz pierwszy w latach 2002-2005, a teraz potwierdzone już, także możemy już to traktować jako rodzaj pewnika. Więc ja tutaj postawiłem znak zapytania, ale to nie jest dużo. Tych driverów jest niedużo. A najbardziej szkodliwy jest taki, który się nazywa TP53, bo to jest największy błąd, jaki popełniła natura, nakładając na to białko, proszę Państwa, ogromną ilość obowiązków. Ogromną ilość obowiązków, i on jest strażnikiem genomu jest czynnikiem transkrypcyjnym, czyli takim czynnikiem, który powoduje włączenie tego światełka, jest jednocześnie represorem. No, jednym słowem, to jest bardzo ważne białko. I jest jednocześnie, rozpoznaje każdy stres, jakiemu komórka jest poddana. Czy to jest alkohol, czy papierosy, czy nawet naciśnięcie na komórkę. Zawsze to powoduje od razu reakcję ze strony tego białka i zatrzymanie pewnych procesów i tak dalej, i tak dalej. On jest zmutowany, proszę Państwa, w mniej więcej 55% komórek nowotworowych. Znaczy zmutowany, mam na myśli uszkodzony. 55. Drugi taki to jest gen, który nazywamy retinoblastoma i który jest uszkodzony mniej więcej w 25%. Czyli też ma wiele obowiązków. A w sumie razem te dwa geny ponad 65% komórek nowotworowych ma w jakiś sposób uszkodzony. A jak my nazywamy te geny? Otóż my nazywamy je w ten sposób. Onkogeny, geny stabilizujące i geny supresorowe. Państwo się z tą nazwą geny supresorowe już spotkaliście przy okazji omawiania tak zwanych predyspozycji silnych. A dlaczego one są takie ważne i dlaczego one tak naprawdę indukują? Bo proszę Państwa, zarówno onkogeny, a właściwie protoonkogeny, czyli nieuszkodzone onkogeny, bo nazwa onkogenu jest zarezerwowana dla uszkodzonego protoonkogenu. Protoonkogen to jest gen, który koduje białko, które występuje powszechnie w naszym organizmie i reguluje nam procesy metaboliczne. I ono jest odpowiedzialne za tak zwane sygnały wzrostu komórki, czyli innymi słowy
popędza komórkę w kierunku podziału. Do tej samej kategorii należy produkt genu stabilizującego, czyli to są geny, które są odpowiedzialne za opiekowanie się naszym materiałem genetycznym. Wszystkie te tysiące genów, o których mówiłem, geny naprawy DNA, geny związane z procesem replikacji i z wszystkim tym, co się tyczy samego materiału genetycznego. Oraz druga grupa, niezwykle ważna, to są produkty genów supresorowych. I te produkty genów supresorowych są niezwykle istotne, bo to są sygnały antywzrostowe. One trzymają komórkę w ryzach. I proszę Państwa, dopóki my mamy w równowadze, czyli w ryzach, te geny, sygnały wzrostu i geny, sygnały antywzrostowe, to mamy homeostazę, czyli wszystko jest w porządku. Wszystko jest tak, jak powinno być. Metabolizm przebiega zgodnie ze schematem, jaki jest dla konkretnej komórki. Oczywiście różne komórki o różnym stopniu zróżnicowania mają różny metabolizm, ale dla danego typu wszystko jest tak, jak powinno być, tak? A co się stanie, jeżeli nastąpi zaburzenie w tej równowadze? Otóż proszę popatrzeć, co się stanie. Jeżeli my wprowadzimy uszkodzenie w sygnałach wzrostu i jeżeli byśmy porównali to do samochodu, to byłaby taka sytuacja, w którym wciśniemy pedał gazu do dechy. Taka komórka zaczyna się dzielić, tak? Dopóki sygnały antywzrostowe są w porządku, to nic się nie stanie. No bo pewnie nie jeden raz Państwo jechaliście samochodem z dużą szybkością, ale wiecie, że jak pedał hamulca jest w porządku, no to samochód jest pod kontrolą. Ale co się stanie, jak pedał hamulca przestaje działać? Jak pedał hamulca przestaje działać, to jeżeli się nie jest Bondem, a jak Państwo pamiętacie, Bond nawet z przeciętymi hamulcami i z piękną kobietą w środku też zatrzymał samochód, ale w większości to się kończy tak, czyli kraks. Otóż jeżeli ta równowaga zostanie zaburzona, to już nie ma homeostazy. To już jest bałagan w komórce. To już się wszystko miesza. Efekt końcowy, proszę Państwa, takiego czegoś to jest zaburzenie homeostazy komórki, a kolejną rzeczą to jest zaburzenie potencjału podziałowego. Przestaje działać reguła Hayflicka. Komórka może się dzielić. Nie ma hamulca, jest napęd, komórka zaczyna bez przerwy się dzielić. A to jest przecież pierwszy atrybut komórki nowotworowej, tak? To jest pierwszy atrybut. To co nam jest teraz potrzebne? No, żeby ta komórka mogła, przepraszam bardzo, że tak kolokwializm użyję, zdechnąć, prawda? To najlepsze by było. No, ale my mamy w organizmie taki system, który się zajmuje uśmiercaniem komórek dobrych, takich, które zostały już użyte i takich, które są już za stare, żeby egzystować i takich, które są niepotrzebne. On się nazywa apoptoza. Otóż tak wygląda komórka, proszę Państwa, to jest obraz ze świata nauki, z artykułu, który ja sam tłumaczyłem, pokazujący, jak wygląda komórka ulegająca apoptozie. Ona bąbelkuje tak jakby się spieniła, wyrzuca takie maluteńkie ciałka, które się nazywają ciałka apoptyczne. W środku jest pokawałkowany materiał genetyczny i zamknięte przy pomocy resztek błony komórkowej fragmenty cytoplazmy. Dzięki temu, że one są zamknięte, to my nie mamy żadnego stanu zapalnego. To jest fizjologiczna śmierć. Niektórzy mówią, że to jest samobójstwo komórki. No, nadużywanie terminu. Ale to, co jest ważne, my oczywiście to nie jest jedyny sposób, w jaki komórki umierają. Bo gdybyśmy na przykład, jak Państwo się skaleczą, no to wiecie, co się dzieje, prawda? Pomijając już o tym, że jak krew leci, to tam przestanie za chwileczkę, ale potem taka się wydziela, wydzielina jakby, prawda? Taka bezbarwna wydzielina. To są resztki cytoplazmy, które pochodzą z przecięcia, z przebicia
struktur komórkowych i one wyciekają na zewnątrz. A jak się pojawi ta cytoplazma, która jest wypełniona różnymi białkami, no to natychmiast tam przychodzą bakterie i inne drobnoustroje i zaczynają to jeść, przepraszam, potem przychodzą limfocyty, które chcą to zwalczyć. Efekt jest taki, że nas to zaczyna, najpierw się zaczerwienia, a potem zaczyna nas swędzić, prawda? Aż w końcu się zagoi i przestaje. No to są właśnie skutki śmierci za pomocą czegoś, co się nazywa nekrozą, czyli takiej właśnie śmierci na skutek rozbicia komórki. A tutaj mamy taką piękną śmierć, gdzie nic kompletnie, na nic nie naraża komórka. Więc jeżeli komórka taka, która już jest rozregulowana, wyśle sygnał, że ona chętnie by się uśmierciła, no to ten proces zostanie uruchomiony. Ten proces jest dosyć skomplikowany. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale powiem Państwu, że to jest tak, że on jest zbudowany z takich trzech etapów. Pierwszy to jest etap sygnalny, czyli on wysyła sygnał, że jest coś nie w porządku. Potem jest integracja tych sygnałów, no bo jakoś to trzeba zebrać, prawda? Te sygnały w zależności od tego, czy przeważa szlak zewnętrzny, czy szlak wewnętrzny, to się uruchamia system egzekucyjny związany z uszkodzeniami zewnętrznymi i związany z uszkodzeniami wewnętrznymi. Wewnętrzne uszkodzenia to przede wszystkim uszkodzenia w obrębie naszego DNA. Jeżeli mamy sytuację na przykład, że na skutek działania, no powiedzmy promieniowania jonizującego, nastąpiło uszkodzenie DNA, no to wtedy oczywiście sygnały będą wskazywały na to, że jest tak poważne uszkodzenie, że nie można tego naprawić i włączony zostanie wewnętrzny system egzekucyjny. On jest związany z takimi strukturami komórkowymi, które się nazywają mitochondria, które dostarczają energię. No jednym sem, w każdym razie to jest ratunek. Taka komórka z rozregulowanym metabolizmem może teraz ulec apoptozie. Jak ulegnie apoptozie, to jest wszystko ok. Ale proszę Państwa, apoptoza jest też regulowana przez sygnały wzrostu i sygnały antywzrostowe. I najczęściej na tym etapie, kiedy pojawiła się już komórka nowotworowa, te mechanizmy, które regulują procesem apoptozy, też są pouszkadzane. I wobec tego bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma możliwości uśmiercenia tej komórki i nabycie nieograniczonego potencjału replikacyjnego plus zahamowanie apoptozy prowadzi, proszę Państwa, do rozpoczęcia trzeciego etapu tego procesu, a mianowicie promocji. I teraz, proszę Państwa, proszę popatrzeć, to jest to, co, no nie mam jak tam podejść, więc to jest to, co się wydarzyło. Ta pierwsza zielona część to jest komórka prawidłowa, wszystko się dzieli tak, jak powinno to być, tak? W którymś momencie pojawiła się jakaś zmiana, mamy proces inicjacji, te jasnozielone, prawda? Tu oczywiście dalej idzie wszystko prawidłowo, tutaj coś tamtego, aż w końcu pojawiła się pierwsza komórka o fenotypie nowotworowej, ta taka jasno-różowa, prawda? I teraz ona zaczyna się dzielić i ponieważ genom jest uszkodzony, systemy naprawcze kiepsko działają, wszystko się rozregulowało, to zaczynają się tworzyć różne klony tych komórek nowotworowych. Robi się selekcja. Te, które są lepsze, szybciej się dzielą, łatwiej się dzielą, zaczynają przeważać, inne giną. Tak jak tutaj jest. W końcu powstaje coś w rodzaju takiego oligoklonalnego rozrostu, który nazywamy, proszę Państwa, karcinoma in situ albo nowotwór in situ. On liczy sobie ni mniej, ni więcej tylko 10 do 6, 10 do 7 komórek o fenotypie nowotworowym, ale klonów komórek nowotworowych. To nie jest jeden klon. To jest oligoklonalny rozrost. O jednym klonie mówimy tylko i wyłącznie w przypadku chorób hematopoetycznych. Dlaczego? Dlatego, że tamte zmiany są takie szybkie, że się nie zdąży zrobić selekcja. Dlatego w większości przypadków w tamtym układzie, czyli w chorobach hematopoetycznych, czyli raku krwi, jak to się nie powinno mówić, tak? Czyli w nowotworze krwi, mamy najczęściej zmiany monoklonalne. Tutaj mamy oligoklonalny rozrost, który liczy sobie 10 do 6, 10 do 7 komórek
i ma średnicę mniej więcej 1 do 2 mm. I być może mamy takich nowotworów w sobie, każdy z nas, wiele. Tego nie wiemy. Bo nasze metody zaglądania do wnętrza ciała nie pozwalają nam na zobaczenie tak małych struktur. Na razie jeszcze takich technik nie posiadamy. Ale niektórzy twierdzą, że takich karcinoma in situ mamy dużo. I one są pod kontrolą naszego systemu immunologicznego. I dopóki nie stanie się coś nowego, to się nic nie będzie działo. A co się ma stać nowego? Proszę Państwa, to jest tak, że proszę sobie wyobrazić stół taki duży, o na przykład taki jak ten, tak, i siedzi przy nim tyle osób. I teraz przychodzi jeszcze 20 i nie mają się gdzie zmieścić, tak? No to część osób musi wstać od tego stołu, żeby te pozostałe, które przyszły nowe, mogły się dosiąść. No teraz wyobraźmy sobie, że jemy kolację, prawda? Czyli ci się już najedli, no to sobie idą, a ci, co przyszli, to teraz będą się najadali. I tak jest w rzeczywistości. Mamy pewną równowagę dynamiczną pomiędzy komórkami, które są dobrze odżywione i tymi, które się pojawiły nowe wskutek podziału, a które są kiepsko odżywione. No to co trzeba zrobić, żeby je lepiej odżywić? No można albo dołożyć jeszcze kilka stołów, prawda? To wtedy wszyscy się zmieszczą przy tym stole, albo one muszą umrzeć. Te, które się najadły, pójdą sobie, tak, i dalej już nie będą miały pożywienia, a te nowe będą się najadały i w końcu też one pójdą. I taka równowaga dynamiczna się rzeczywiście tworzy. To znaczy nowotwór najczęściej rośnie na obrzeżach, a w środku jest martwica. W środku jest martwica, dlatego że no, niedożywione są, niedotlenione. Tlen i żywność są dostarczane przez naczynia krwionośne. Dostawienie takich nowych desek albo nowego stołu to jest nic innego jak unaczynienie tego rozrostu. Czyli innymi słowy, dopóki taki rozrost nie zostanie unaczyniony, to nic się nie będzie działo. Wszystko będzie pod kontrolą. Ale jeżeli z jakiegoś powodu on zostanie unaczyniony, no to proszę Państwa, dostarczymy mu jedzenia, czyli tlenu i pożywienia, a to rozpocznie kolejny etap tego procesu, czyli progresję. I proszę popatrzeć, co się będzie działo. Oczywiście dalej będzie selekcja, aż powstaną klony, znowuż taki rozrost oligoklonalny, już może z większą ilością klonów nawet, który zacznie rosnąć, bo tych naczyń krwionośnych jest coraz więcej. Jest coraz więcej. Aż w końcu tak wygląda unaczynienie prawdziwego nowotworu. Proszę popatrzeć, gdybyśmy mieli tak unaczyniony nowotwór, no to oczywiście, pomijając już inne wszystkie rzeczy, to takie komórki są świetnie odżywione, mają wyśmienite warunki do tego, żeby się dzielić i guz rośnie. Guz rośnie, no to jest zjawisko oczywiście niekorzystne. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, teraz ten guz, jak już nabierze jakichś dużych rozmiarów i zostanie nawet wykryty przez lekarza i nawet zostanie usunięty, to proszę zobaczyć, co się w takim guzie dzieje w pewnym momencie. Otóż komórki, które tworzyły zwartą strukturę, nagle zaczynają się rozjeżdżać, zaczynają migrować. To dosyć dobrze widać tutaj na tym dolnym zdjęciu. To zielone, co tutaj widać między tymi czerwonymi, to są takie molekuły, które się nazywają molekuły adhezyjne i które trzymają te komórki ze sobą. W momencie, kiedy tych molekuł zabraknie, jak Państwo widzicie tam w tej części bliżej tego napisu etap pierwszy, już nie ma tego zielonego i tej katcheryny już nie ma. Ona się przekształca z jednej formy w drugą, ale już przestaje być adhezyjna i te komórki zaczynają sobie migrować. Jak one sobie migrują, a na swojej drodze migracji napotkają naczynie krwionośne, to co się stanie? Proszę zobaczyć, one sobie wnikną do tego naczynia krwionośnego,
a następnie porwane zostają przez strumień krwi. Proszę Państwa, w żyle w tętnicy udowej, krew płynie z szybkością 2 metry na sekundę. 2 metry na sekundę. To zresztą czasami, jak Państwo oglądacie japońskie filmy, to oni najczęściej się tak lubują, że tutaj przecinają tą tętnicę i to aż sika, prawda, z tego. Bo to rzeczywiście jest przy takim ciśnieniu, to aż ta krew się... Więc ona pcha te komórki przed siebie, a jak się Państwo spojrzycie na własną rękę, to zobaczycie, że żyły to nie jest prosta linia, prawda? Tylko to jest pokręcone, zwijane, są zakręty. Są... Proszę wyobrazić sobie, że coś takiego leci z szybkością tak dużą i nagle trafia na ściankę. One są kruche, te komórki nowotworowe. Więc wiele z nich ginie w czasie tej drogi i na 10 do 6 komórek, które wnikną do naczynia krwionośnego, czyli na 1 000 000 komórek, przeżywa 1 do 10 tą całą drogę. Ale gdzieś w końcu przylgnie znowuż do takiej ścianki naczynia. One opłaszczane są jeszcze specjalnie przez płytki krwi, które je tam chronią. I wymigruje z powrotem. To nie jest łatwy proces, też bardzo skomplikowany, ale to się zdarza. Wymigruje. I jeszcze na dokładkę spełnione zostaną specjalne warunki, które są potrzebne, żeby ona się mogła dzielić. To jeżeli się coś takiego stanie, to nastąpi tak zwany przerzut. Tak? Czyli nowotwór przemieści się w inne miejsce. To w praktyce oznacza chorobę ogólnoustrojową. Dopóki nowotwór jest ściśle zlokalizowany, zawsze można go usunąć chirurgicznie bądź w inny sposób. Ale jeżeli jest rozprzestrzeniony na cały organizm, to chirurgia już nic nie pomoże. Wtedy zaczyna się chemioterapia, a chemioterapia nigdy nie jest przyjemna. Zawsze powoduje ogromne komplikacje, bo my przecież musimy zabić tą komórkę. A ona się broni wszystkimi siłami. Ona ma również te wszystkie systemy, tylko że pory rozregulowane, ale się będzie bronić. Także to nie jest wcale prosta sprawa. Czasami, proszę Państwa, z rzadka zdarza się taki układ, że my mamy przerzut, a nie mamy zlokalizowanego miejsca pierwotnego nowotworu. To są rzadkie przypadki, ale mogą się zdarzyć. Dlatego, że już w tym oligoklonalnym rozroście in situ mogą się pojawić komórki, które są zdolne do migracji. Jeżeli tak się zdarzy, to ich nie ma dużo, bo tam jest 10 do 6, 10 do 7 komórek. To proszę sobie wyobrazić, ile z takiego małego guzka, właściwie trudno powiedzieć, że to jest guzek, tylko z takiej pstynki, ile może wymigrować? 1000? Ile z tego przeżyje? No czasami żadna, czasami jedna. Więc to się rzadko zdarza, ale się zdarza. No i proszę Państwa, na tym to wszystko się zasadza, a to jest clue programu, czyli wszystko to, co ja do tej pory Państwu powiedziałem, można zamknąć przy pomocy jednego przeźrocza. Oczywiście to, co tutaj Państwo widzicie na tym przeźroczu, to jest tylko powierzchnia. Powierzchnia tego, bo my co dzisiaj wiemy na temat nowotworu? Ta cała nasza wiedza to jest mniej więcej 30%. To jest znacznie więcej niż wiedzieliśmy 15 lat temu. Ale to jest 30% tego. My się dzisiaj dopiero dowiadujemy. No, dosłownie 2 lata temu rozpoczęliśmy nowe badanie o wpływie na proces nowotworzenia takich kompleksów, które do tej pory w ogóle nie były brane pod uwagę, a które mają za zadanie udostępnianie materiału genetycznego dla procesu transkrypcji genu, czyli procesu przepisywania genu. To jest całkiem nowa rzecz. Okazuje się, że również ten podstawowy metabolizm, taki jak cykle Krebsa i tego typu rzeczy, że również uszkodzenie w tych cyklach ma jakieś znaczenie. To jest związane z tak zwanym efektem Wartburga, o którym być może niektórzy słyszeli. Ale to są nowe pola, które się w tej chwili rozwijają i które pokazują, że jeszcze jedna kategoria elementów może tutaj zaburzać ten cały proces.
No ale przyjrzyjmy się temu slajdowi. Zaburzenia w systemach naprawy DNA, utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów antywzrostowych i rozchuśtanie sygnałów wzrostu prowadzi do nabycia nieograniczonego potencjału podziałowego. Jeżeli nastąpi utrata zdolności do umierania, to mamy fenotyp nowotworowy i karcynoma in situ. Tak? Jeżeli wyindukujemy proces angiogenezy, czy też jak on się fachowo powinien nazywać neoangiogenezy, bo neo to jest nowotworowy, tak, to pojawiają się nowe naczynia krwionośne. To wtedy mamy rozrost nowotworu do postaci klinicznie widocznej. Tak? A jeżeli następuje pojawienie się zdolności do migracji i zdolność do zasiedlenia nowej niszy, no to mamy chorobę uogólnioną. I to jest właściwie wszystko. Wydaje się proste, prawda? Ale niestety bardzo, bardzo jest skomplikowane. To dziękuję Państwu.